Policzmy razem od 0 do 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalej powinnam pisać 10, ale uproszczę sobie sprawę. Skopiuję te cyfry i wkleję obok. I teraz obok wpiszę cyfrę dziesiątek. Po dziewiątce mamy dziesiątkę. Dalej 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Zapisałam tak jak chciałam liczbę od 0 do 19. W porządku, ale po co ja to zrobiłam? O co chodzi? Chciałabym, żeby zauważył tutaj pewną regularność, pewien wzór. Cyfry tutaj w prawej kolumnie się powtarzają. Obok, na miejscu dziesiątek, stoi za to jedynka. Ta jedynka oznacza tak naprawdę jedną dziesiątkę. Stoi na miejscu dziesiątek. 10 możesz w związku z tym zapisać, że to jest jedna dziesiątka, dodać 0 jedności. Niby nic wielkiego, po co ja to robię, ale popatrz dalej. 11 to jest jedna dziesiątka. Tutaj też na różowo zrobimy. Jest jedna dziesiątka, dodać jedna jedność. Idziemy dalej. 12 to jest jedna dziesiątka, dodać dwie jedności. 13, pewnie już wiesz, to jest też dziesiątka, dodać trzy jedności. Zobacz, co będzie dalej. Zatrzymaj ten film i zapisz na kartce, jak będą wyglądać kolejne liczby. W porządku, mam nadzieję, że już to zrobiłeś. Ja tutaj przyspieszę. Za każdym razem będziemy mieli 10 dodać i będzie nam się zmieniała tylko cyfra jedności. Tu będziemy mieli 10 dodać 4, 10 dodać 5, 6, 7, 8 i 9. To, co zrobiłam tutaj, to pokazałam Ci, że każda cyfra ma swoje miejsce i ma swoją wartość. Jest różnica, czy zapiszesz 12, czy 21, prawda? Więcej o tym w kolejnych filmach.